Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na top 5 toników do twarzy. Jak wiecie, należę do tej grupy osób, które uwielbiają stosować toniki. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że przywracają one naturalne pH naszej skóry po dwuetapowym oczyszczaniu w demakijażu. Czyli w takim demakijażu, gdzie stosujemy wodę. Druga ważna kwestia, dlatego, że toniki bardzo fajnie odświeżają skórę w ciągu dnia. Możemy je stosować o każdej porze roku, też w zależności od tego, co mają w składzie. I tak jak lubię toniki, lubię też sięgać po hydrolaty i jest to jeden z takich obowiązkowych kosmetyków, które zawsze znajdą się w mojej pielęgnacji. Dzisiaj przedstawię Wam 5 produktów, które sama przetestowałam, do których lubię wracać i które mogę Wam dzisiaj polecić. Jeśli jesteście gotowi, to od razu zabieramy się za ten oto przegląd. Pierwszy preparat, o którym Wam dzisiaj opowiem, jest to marka Origins i to jest właśnie taka oto zielona buteleczka. Nie dość, że fajny skład, to jeszcze muszę tutaj przyznać, że jest to kolejna butelka, którą zużyłam. Co prawda ja dzisiaj pokazuję Wam jedną, myślę, że spokojnie to wystarczy, ale musicie mi uwierzyć, że bardzo, ale to bardzo pokochałam ten oto preparat. Z jednej strony jest to lotion, który możemy stosować jako esencja, z drugiej strony jest to produkt tonizujący do stosowania po oczyszczaniu skóry. Ten preparat tak naprawdę można by było powiedzieć, że nadaje się do każdego typu skóry, ale słuchajcie, to jest kosmetyk o dosyć bogatym składzie i też co jest ważne, skład jest tak skomponowany, żeby działać nawilżająco, odświeżająco, ale też kojąco. Więc jest to dobry kosmetyk dla cer wrażliwych, nadwrażliwych, podrażnionych. Bardzo fajnie sprawdzi się w okresie letnim, kiedy mamy wysoką temperaturę, kiedy wrócimy z plaży, nasza skóra jest nieco podrażniona, zaczerwieniona. Ten kosmetyk będzie ją wspaniale koił, między innymi dlatego, że producent zastosował tutaj grzybki. Ja o grzybkach już opowiadałam wielokrotnie na moim Instagramie, jak również na moim blogu. Postaram się w opisie do dzisiejszego filmu wrzucić Wam również link do posta, gdzie opowiadam o tym, opisuję ten kosmetyk, jak również opowiadam Wam o działaniu grzybków. No dobrze, ale zwróćmy teraz uwagę na to, co on takiego ciekawego ma w składzie. Jak za chwilę zobaczycie na zdjęciu, skład tego lotionu toniku jest dosyć bogaty, ale tak naprawdę co w nim znajdziemy? I spójrzcie na to, na pierwszym miejscu mamy wodę, później mamy humektant, glikol i uwaga, 6 roślinnych olejków. Następnie mamy 4 zapachy, 7 roślinnych ekstraktów. Sok aloesowy, olej słonecznikowy, kolejny ekstrakt. Mamy to, co jest bardzo ważne, naturalny nośnik substancji aktywnych. Emulgator, glicerynę, humektant, hialuronian sodu, witaminę E, humektant, kolejną formę witaminy E, regulator pH, skwalen, olejek, fitosterole i oczywiście konserwanty. Także sami widzicie, że w składzie tego lotionu toniku mamy naprawdę ogromną ilość substancji aktywnych i jak już Wam kiedyś wspominałam, nośnik substancji aktywnych, czyli taką substancję, która pomaga tym wszystkim dobrym składnikom dostać się w głąb skóry, by efektywnie działać. Ogromny plus dla producenta za oczywiście umieszczenie tych nośników, bo dzięki temu mamy pewność, że preparat będzie efektywniejszy, będzie lepiej działał na naszą skórę. A uwierzcie mi, ten preparat, ten lotion tonik naprawdę fantastycznie działa na skórę. On ją koi, sprawia, że jest taka miękka, niespodrażniona, nawilżona. Po tym myciu w demakijażu rzeczywiście ta skóra bardzo fajnie chłonie substancje aktywne, które później nakładamy. Jest bardzo dobrze przygotowana do kolejnych kroków w pielęgnacji. No i dodam też od siebie taką ważną, przynajmniej dla mnie informację, chociaż dla niektórych może nie do końca. Ja uwielbiam zapach tego lotionu. Jest obłędny. Nie znalazłam na rynku, słuchajcie, wśród tych wszystkich kosmetyków, a tak jak wspomniałam na początku, uwielbiam toniki, mgiełki i hydrolaty, takiego kosmetyku, który by posiadał tak wspaniały, przyjemny zapach, umilający oczywiście cały proces
tego naszego demakijażu, ten proces pielęgnacyjny. Oczywiście nie każdy polubi ten zapach, on jest dosyć intensywny, ale szybko ulatnia się ze skóry, więc jeśli należycie do tych osób, które właśnie nie lubią zapachów w kosmetykach, to na pewno nie będzie preparat dla Was. Podkreślam, to jest fajny tonik lotion dla cer suchych, normalnych, podrażnionych, wrażliwych, jak również skór, myślę, mieszanych, takich jak moja, gdzie też potrzebujecie dodatkowego nawilżenia. No dobrze, kochani, czas na dwójeczkę, czyli następny preparat i tonik. I będzie to marka Pixi. I to jest tonik z witaminą C. Ja mam tutaj taką małą pojemność 100 ml, ale oczywiście jest też dostępny w tej większej pojemności. To nie jest tani produkt, podobnie jak marka Origins, ale słuchajcie, jego skład też jest rewelacyjny. Tutaj mamy tak ogromną ilość substancji aktywnych, że to jest aż niemożliwe, żeby ten tonik nie zadziałał. I powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo go polubiłam. Tak jak uwielbiam wszelkie kosmetyki, które zawierają w składzie witaminę C, bo ona fantastycznie działa na naszą skórę, tak też polubiłam ten tonik z witaminą C i myślę, że będę do niego regularnie wracać. No dobrze, ale zwróćmy uwagę teraz na to, co on takiego ciekawego posiada w składzie. Jako pierwszą substancję mamy oczywiście bazową wodę, a następnie wodę grejpfrutową, naturalny nośnik substancji aktywnych bardzo wysoko w składzie, glicerynę, sok aloesowy, kwas askorbinowy, aż 6 ekstraktów roślinnych, beta-karoten, kwas ferulowy, witaminę E, kolejnych 5 ekstraktów, kofeinę, hialuronian sodu, mamy również probiotyk, kolejne 2 ekstrakty, emolient, olej sojowy, fosfolipidy, humektant, oczywiście są też konserwanty i regulatory pH. No i jak? Co powiecie na ten skład? Moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo ciekawy i bardzo, bardzo fajny. Oprócz tego, że mamy witaminę C, a jak wiecie, witamina C jest wspaniałym wymiataczem wolnych rodników z naszej skóry. Działa rozświetlająco, rozjaśniająco, przeciwzmarszczkowo. To mamy oprócz tego ogromną ilość roślinnych ekstraktów. I teraz tak, dla kogo będzie dobry ten tonik? Ja myślę, że tak naprawdę dla każdego typu skóry. Wiem, że mówi się o tym, że nie ma takich preparatów, które będą dobre dla każdego, ale toniki w większości przypadków mogą sprawdzić się przy wielu typach skóry. I ze względu na to, jaki posiada skład ten oto tonik, on będzie bardzo fajnie sprawdzał się w przypadku cer suchych, normalnych, mieszanych, również tłustych, ale takich, które nie mają w danym momencie stanów zapalnych na skórze, sprawdzi się także w przypadku cer naczyniowych, właśnie ze względu na to, że mamy wysoko kwas askorbinowy, który będzie również wzmacniał naczynia krwionośne. Także widzicie, to jest bardzo fajny preparat. On oczywiście nie podziała na przebarwienia, które macie na skórze. On delikatnie tą skórę będzie rozświetlał i rozjaśniał. Ma też taki cytrynowy zapach, cytrusowy, cytrynowy zapach, więc też może nie dla każdego być on przyjemny, ale przez to, że właśnie ma taki cytrusowy, cytrynowy zapach, fajnie również odświeża w tej porannej pielęgnacji. Myślę, że też fajnie sprawdzi się latem, kiedy potrzebujecie takiej dodatkowej dawki energii. Bardzo ciekawy kosmetyk, nie podrażnia, nie przesusza, nie powoduje zaczerwienienia, wręcz przeciwnie. Rzeczywiście ta skóra staje się miękka, rozświetlona, gładka, nawilżona i gotowa oczywiście na przyjęcie substancji aktywnych z kolejnych kosmetyków. Przechodzimy do kolejnego preparatu i to też będzie coś, o czym Wam wielokrotnie już wspominałam, a mianowicie woda różana od Make Me Bio. Hydrolat, który w składzie ma tylko jeden składnik, czyli wodę różaną. A woda różana jest taką substancją, takim preparatem, który świetnie będzie działał na każdy typ skóry. Dlaczego? Dlatego, że będzie działać na skórę podrażnioną, przesuszoną, naczyniową, ale również na stany zapalne, będzie koić, wygładzać i też, co jest ciekawe, fajnie działać na skórę dojrzałą. Więc jak najbardziej woda różana jest wskazana w pielęgnacji. Co prawda, tutaj też zaznaczę, jeśli chodzi o zapach, że nie każdemu może
on pasować, bo to jest taki naturalny aromat, który marka osiągnęła przez przygotowanie tej oto wody różanej, bo tak jak wspomniałam wcześniej, tutaj absolutnie nie mamy żadnych innych substancji w składzie tego kosmetyku, jest tylko i wyłącznie ta woda różana, więc nie każdemu może on przypaść do gustu. Możecie szukać toników lub też innych preparatów, które posiadają w składzie wodę różaną, bo tak jak wspomniałam, fantastycznie będzie ona działała na skórę i też być może zapach też będzie troszeczkę inny, taki przypominający Wam róże, jeśli go lubicie. Ja natomiast nie mam żadnego problemu, jeśli chodzi o aromat tego produktu, on się bardzo szybko ulatnia ze skóry, a naprawdę fantastycznie koi, zmiękcza, tak łagodzi, łagodzi podrażnienia, ta skóra po myciu też, jeśli jest lekko zaczerwieniona, bardzo szybko wraca do swojego naturalnego stanu. No i też co ciekawe, 100 ml za niecałe chyba 16 zł można bardzo często znaleźć w promocji, więc tani kosmetyk, a warto o nim pomyśleć, żeby wprowadzić go do swojej codziennej pielęgnacji. No dobrze kochani, to czas na opcję numer 4, top 4 i teraz pokażę Wam tonik marki Sensum Mare Algotonik, bogaty, odżywczy, nawilżający. To jest preparat, który sprawdzi się w przypadku cer suchych, odwodnionych, przesuszonych, normalnych i być może też odrobinę w przypadku skór mieszanych. W składzie tego toniku znajdziemy m.in. 5 alg, jak również kwas hialuronowy i wodę z chabru bławatka, która działa kojąco na skórę. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak wygląda pełny skład tego preparatu. Natomiast on posiada przepiękny zapach, taki, który bym powiedziała, że przypomina nawet kobiece piękne perfumy, więc też umila nam cały proces pielęgnacji. Rzeczywiście to ukojenie i nawilżenie momentalnie szybko się pojawia i to jest ważne w przypadku cer suchych, które po myciu, zwłaszcza tym dwuetapowym myciu, czują takie przesuszenie, ściągnięcie, więc ten tonik będzie się sprawdzał. Fajne rozwiązanie w okresie letnim, ale też myślę, że fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o aktualny okres, kiedy mamy włączone kaloryfery, kiedy to powietrze jest dosyć suche, ten produkt możecie stosować również w ciągu dnia, spryskiwać nim sobie skórę, żeby też mieć ten efekt nawilżenia, takiego odświeżenia. No dobrze, to sprawdźmy teraz, co jest w składzie. No i znowu zaczynamy od bazowej wody, następnie mamy wodę z chabru bławatka, mamy kwas hialuronowy i tutaj pojawiają się wyciągi z alg. Przepraszam, jeśli coś źle powiem, wyciąg z morszczynu, wyciąg z taśmy, wyciąg z alg porfyra, wyciąg z alg undaria, udało się, łagodny chelator, emulgator, glicerynę, humektant, kwas cytrynowy, konserwanty i związki zapachowe. No i teraz, w związku z tym, że na końcu tego składu mamy dużą ilość konserwantów, osoby, które posiadają cerę wrażliwą, podrażnioną, niech wezmą sobie pod uwagę to, że tych konserwantów jest dosyć dużo. I jeśli będziecie stosować na taką podrażnioną skórę, no to ja bym Wam raczej odradzała. Zawsze konserwanty to są takie substancje, które mogą, ale nie muszą wywoływać podrażnienie na Waszej skórze i niekoniecznie są wskazane w przypadku cer wrażliwych, ale podkreślam, mogą, nie muszą. Natomiast ukojenie będzie dawała nam ta woda z chabru bławatka plus ten kwas hialuronowy, który będzie działał nawilżająco i odżywcze algi. Warto się zastanowić nad tym produktem. Z tego co się nie mylę, on jest dostępny w dwóch wersjach. Ja na targach kupiłam sobie tę wersję 200 ml, bo ona wtedy wychodziła bardzo korzystnie, jeśli chodzi o cenę, ale oczywiście możecie sobie kupić mniejszą wersję, tę wersję podróżną i przetestować, czy ten preparat dobrze się będzie u Was sprawdzał. Ja jestem z niego bardzo zadowolona i być może za jakiś czas po raz kolejny do niego wrócę. I na zakończenie jeszcze jeden tonik, który może Was zainteresować, a tym razem będzie to coś do skór mieszanych, troszkę w stronę skór trądzikowych, ale nie w momencie, kiedy pojawiają się na skórze stany zapalne. A mam na myśli tutaj tonik oczyszczający od kodalii. Jest to mój drugi tonik.
Bardzo lubię do niego wracać. Jak widzicie, mam tutaj prawie pełne opakowanie, ponieważ ten tonik zawiera w składzie kwas salicylowy, który delikatnie będzie naszą skórę złuszczał. Ale ja uwielbiam ten tonik stosować zwłaszcza na strefę T, jako posiadaczka cery mieszanej, bo tutaj pojawia się u mnie największe błyszczenie i przetłuszczenie właśnie na tej okolicy mojej skóry i nie stosuję go w przypadku policzków, a tym bardziej omijam okolice oczu właśnie ze względu na jego skład. No dobrze. Co takiego mamy tutaj w składzie? Na stronie internetowej marki Caudalie, w sklepie marki Caudalie, znajdziecie dokładny skład tego preparatu i też, co jest bardzo ważne, marka oznaczyła, które substancje są organiczne i pochodzenia roślinnego. I teraz uwaga, jako pierwszą substancję mamy bazową wodę, następnie mamy organiczny alkohol, wodę różaną, wodę winogronową, roślinny emolient, sok winogronowy, kwas salicylowy, olejek z trawy cytrynowej, olejek lawendowy, olejek z melisy, olejek miętowy, olej z kwiatów pelargonii, olejek rozmarynowy, rozmarynowy, naturalny konserwant, konserwant, antyoksydant, argininę, kwas cytrynowy i pięć zapachów. No i dobra, powiecie, że w przypadku cery mieszanej czy w przypadku cery tłustej oleje nie są wskazane i macie rację, ale tutaj sytuacja wygląda tak, że mamy na początku składu alkohol. Alkohol, który będzie troszkę działał przysuszająco na skórę, ale też, co jest ważne, będzie nośnikiem substancji aktywnych. W związku z tym, że jest to roślinny alkohol, alkohol denaturowany, producent zastosował różnego rodzaju olejki, które też będą działały łagodząco, kojąco na skórę, ale też działały nawilżająco. Czyli mamy tutaj taki bilans tych wszystkich substancji aktywnych, i bardzo dobrze ze sobą jest komponowane. No i też, co jest ważne, mamy kwas salicylowy. Kwas salicylowy wskazany przy cerach mieszanych, cerach tłustych. Uwaga, to co powiedziałam na początku, to nie jest tonik do stosowania w momencie, kiedy macie stany zapalne na waszej skórze. To też jest bardzo ważne ze względu na to, że właśnie mamy kwas. Nigdy nie stosujemy kwasów w momencie, kiedy na skórze coś się dzieje, kiedy są te stany ropne, stany zapalne, bo one mogą zaostrzać podrażnienie, mogą zaostrzać stany zapalne. Kwasy stosujemy zawsze na skórę wyleczoną, bez takich problemów chorobowych. I ten tonik w przypadku cery mieszanej, w przypadku cery tłustej może bardzo fajnie się sprawdzić, bo zobaczcie, połączenie tych wszystkich substancji, olejków, które nie są komedogenne, wręcz przeciwnie, będą fajnie działały na skórę mieszaną i tłustą, regulowały tą nadprodukcję sebum, do tego zastosowane kwas salicylowy, zastosowane nośniki. Ten preparat, ten tonik może bardzo fajnie się u was sprawdzić. Ja polecam go szczególnie do stosowania w przypadku właśnie tej strefy T, kiedy chcemy podziałać na nadprodukcję sebum, kiedy coś nam się tutaj dosyć szybko błyszczy, czoło, broda czy też nos. Co prawda producent wspomina o tym, że może być to tonik, który będzie zmniejszał wam pory widoczne na skórze, no nie do końca się z tym zgodzę, bo żeby zmniejszyć trochę widoczność porów potrzeba więcej niż toniku, ale na pewno będzie działał na to, żeby ta nadprodukcja sebum się tak szybko nie pojawiała, żeby wasza skóra się nie przetłuszczała i wyglądała świeżo w ciągu dnia lub też wieczorem. No dobrze kochani, mamy już za sobą 5 bardzo ciekawych toników, jeden hydrolat, coś co może was zainteresować. Myślę, że pokazałam tutaj takie preparaty, które sprawdzą się w przypadku różnych cer i każdy z was coś dla siebie znajdzie. Oczywiście będzie też kolejny odcinek dotyczący toników, bo jak wiecie i jak wspomniałam już, uwielbiam testować tego typu produkty. Sprawdzać, czy rzeczywiście koją, czy nawilżają, czy nie podrażniają, czy skóra jest miękka, jest rozświetlona, to na czym mi zależy. No i też co jest fajne, czy można je stosować w ciągu dnia na makijaż, żeby na przykład sobie odświeżyć ten makijaż, czy sprawdzają się w okresie letnim. Ja po prostu uwielbiam toniki, mgiełki, takie powiedziałabym lotiony, esencje, toniki, czy też właśnie hydrolaty, które całkiem ładnie pachną. Testuję, więc na pewno za jakiś czas pojawią się też kosmetyki z różnych półek cenowych.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że informacje, najważniejsze informacje, linki do tych produktów znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Wystarczy sobie rozwinąć, tam wszystko będziecie mieć. Jeśli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!